Jakby jedną z reakcji, już po przeczytaniu tej książki, była bardzo mocna reakcja jednego z opozycjonistów, który, który wcześniej mu wybaczył i był jednym z tych, którzy uznali, że Janusz jest człowiekiem, który zasługuje na to, żeby nawet się kontaktować z nim i spacerować po Sopocie czy Po Gdańsku. On przeczytał to, co Janusz Molka opowiedział o nim. Chodziło tak naprawdę o to, jakie dokumenty zdobył dzięki tej osobie. I miał bardzo duże pretensje do, do Janusza Molki, mówiąc, że on absolutnie takich dokumentów mu nie dawał. Więc wracamy do tego, co Pan powiedział: że pamięć ludzka w tym momencie, jeśli nie ma dokumentów, nie ma donosu konkretnego, tak. a nie ma, bo zachował się tylko jeden donos Janusza Molki o wizycie profesora Paczkowskiego w, w Gdańsku, to właściwie mamy słowo przeciwko słowu. Co więcej, yy, trochę się dziwię reakcji niektórych opozycjonistów. Dlatego, że Molka w tej książce, mówiąc o tym, co on od nich uzyskał, nie oskarża ich. On nie. tylko im mówi, że oni byli ludźmi, że popełniali błędy, że byli naiwnymi. Poza tym mówi tak, jak oni mieli się zachować wobec mnie, nie wiedzieli, że ja jestem ubekiem, po drugie nie mieli żadnego szkolenia, a ja byłem świetnie przygotowany. Więc wydaje mi się, że, że często, często jest tak, że te różnice zdań. Nie wiem tak naprawdę, co się zdarzy, jak znajdą się jego donosy, ale nie sądzę, żeby one były w masie. One mogą się znaleźć w innych Będą sprawach. Będą rozproszone. Będą rozproszone. Ale wydaje mi się, że tutaj pełna zgoda. To jest dopiero początek dla, dla, dla tego człowieka, i, i wydaje mi się, że na pewno jego postawa zasługuje, jeśli chodzi o próbę przekroczenia tej bariery, tego progu na szacunek.